Maryja, Królowo Polski, Maryja, Królowo Polski, jestem przy Tobie, pamiętam, jestem przy Tobie, pamiętam, szukam. Rozpoczę po Bożemu. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Duszo pychej, pasterze, duszo pychej, oddam cud. Syn Boży w żłobie leży, by zbawić ludzki lud. Śpiewajcie, aniołowie, pasterze, grajcie żmu. Kłaniajcie się królowie, nie zbudźcie go ze snu. Śpiewajcie z aniołowie, pasterze, grajcie żmu. Kłaniajcie się królowie, nie zbudźcie go ze snu. Pognijmy na kolana, to dziecię, to nasz Bóg. Witajmy swego Pana, wdzięczności służmy Mu. Śpiewajcie, aniołowie, pasterze, grajcie żmu. Kłaniajcie się królowie, nie zbudźcie go ze snu. Śpiewajcie, aniołowie, pasterze, grajcie żmu. Kłaniajcie się królowie, nie zbudźcie go ze snu. Panowie, każdy bierze opłatę do ręki. Jeszcze si tady słowo, ma wysłuchy krátka, na Słowacku śpiewamy tak na nový rok. Nový rok beží, v jasličkách leží, Syn Boží. Raduj sa každý kresťan pobožný v tej chvíli. Raduj sa každý kresťan pobožný v tej chvíli. Raduj sa tomu narodenému Ježiško. On trpel vinu velikou zimu s mamičkou. On trpel vinu velikou zimu s mamičkou. A tak vám v tom novom roku 2023 všetkým tu žičím a vinšujem hojnosť Božích milostí. Vy ste to nažívali svorne v láske, v radosti aj v bolesti. Nech vám Ježiš dieťa malé požehnáva vaše domy i deti v nich, majetky aj starky v nich, aby ste vy hospodári aj hospodári mali všetkého vždy dostatok. A vám, páni farári, nech Pán Boh žehná vaše kostoly aj farníkov, aby ste mali dostatok kajúcnych hriešnikov. A nech nám všetkým vespovek Ježiško v srdciach oheň lásky zapálí, aby zosilnila naša viera, ktorú sme už dostali. To vám zo srdca prajem, žičím a vinšujem. Požehnaný nový rok. Svetľa tego, čo najlepšie. A najlepšie je to, čo pragne Bóg. Jeśli będzie to, co pragnie Bóg, świat będzie prawie że Boży. Będzie wszystko na nim. Ojciec przy słuchowinie wspomniał dzisiaj o pięciu zniewagach, przed którymi nas Pan Bóg przestrzega. Bluźnierstwa przeciwko niepokalanemu poczęciu, a więc ludzie lekceważą grzech. Bluźnierstwa przeciwko dziewictwu, a więc wszelkie pożądliwości i nieczystość. Bluźnierstwa przeciwko Bożemu macierzyństwu.
A więc czy można miłować Maryję, której się nie widzi, jeśli pierwej matki własnej, tej, która dała mi to ziemskie, cielesne życie, jeśli się nie kocha? Bluźnierstwa tych, którzy w serca dzieci wszczepiają niechęć do Maryi, a nawet wrogość. I bluźnierstwa tych, którzy profanują święte wizerunki Maryi. Panowie, uczestniczycie w męskim różańcu. A więc za te zniewagi wynagradzamy. To miejcie świadomość, że pokusa będzie w tym wymiarze, przede wszystkim w waszych rodzinach, może się pojawić taka, że będzie trudno. Miejcie świadomość tych bluźnierstw. Bo jeśli za nie wynagradzamy, to zło może przeszkadzać. Dlatego co miesiąc przynajmniej spowiedź, jeśli praktykujemy, to przynajmniej co miesiąc spowiedź. Częsta komunia święta i świadomość tego, że pokusa to nie kwestia temperamentu, charakteru czy jakichś złych okoliczności, tylko pokusa pochodzi od tego, który jest samym złem. Więc wam życzę, żebyście byli święci, kochali Maryję i swoją Matkę, żebyście święte wizerunki szanowali i kochali i to, jak czynicie, było pięknym wzorem dla waszych dzieci, a przez wasze wynagrodzenie w pierwsze soboty, które czynicie, żeby innym do Boga pomagać, przez ten przykład wracać. Żeby wasza modlitwa była tym kolejnym ziarenkiem, które przyczynia się do tego, że i Zakopane, Polska, Kościół i ludzie podnoszą się ku Bogu, a to owocowało czym? Pokojem, nawróceniem Rosji i triumfem niepokalanego serca i waszych serc. Ja życzyłbym każdemu i sobie, żebyśmy każdy dzień zaczynali od znaku krzyża w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Świętego. Nie. I żebyśmy dzień kończyli tym samym znakiem krzyża. Wiele rzeczy nie możemy zrobić, bo są trudne, ale możemy zacząć szanować te panie, które są obok nas, a więc matki nasze, siostry nasze, żony nasze, jak spotkamy siostry zakonne. Zacznijmy od tego. A reszta, Matka Boża, jak się z nami rozkręci, to takie rzeczy nam podpowie, że będziemy robić. I nie bójmy się niczego. Jeżeli mamy różaniec w ręku, to diabeł się boi. Diabeł się boi, jak diabeł święty najgłodny. Tak? Czyli jeżeli ktoś ma różaniec w ręku i... Boi się jak różańca. Boi się jak różańca. Czyli specjalnie. I to znaczy, że jesteśmy pod specjalną ochroną. Także... To pamiętajmy, a jak będzie trzeba coś więcej, to resztę wkładajmy sobie życzenia. I jest jeden dzień w roku, kiedy my konsekrujemy, bo to nie jest konsekrowana hostia, ale nasze życzenia, nasza miłość jakby się konsekruje, chce się zrealizować, bo nie mówimy coś, co nie jest złe, tylko życzymy, składamy sobie życzenia, łamiąc się opłatkiem, jak chlebem. To jest Bogu... jedyny raz, kiedy hostia jest w naszych rękach i może się w ten sposób zmaterializować. Niech Pan Bóg nam błogosławi. I Bogu niech będą dzięki za naszych pasterzy. Amen. 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 Teraz, chociaż